Dziś dla Adriana nadszedł wielki dzień, ponieważ ma ślubowanie na policjanta. Chłopak jest bardzo podekscytowany tym wydarzeniem, gdyż zawsze chciał zostać policjantem. Jednak jego ekscytacji nie podziela narzeczona chłopaka. Zuza kompletnie nie rozumie, czemu się tak jara. Złoży w jakimś budynku ślubowanie i później będzie pracować jako krawężnik. Tam spędzi kilka dobrych lat. Może dostanie awans, a może nie. Kubacki widzi, że coś dolega Zuzce. Pytają wprost, o co jej chodzi. Ona mówi mu, iż irytuje ją jego zachowanie, bo podnieca się tym wszystkim, jakby co najmniej wygrał milion w totka. Dla Adriana to cios, natomiast przypomina jej, że po tej całej ceremonii wyjeżdża na kilka miesięcy na szkolenie. Zuza jest wściekła na narzeczonego i robi mu wyrzuty o to, że tam jedzie. Adi nie wie, o co jej chodzi. Przypomina ukochanej, że ostatnio mówił jej o tym, a ta zachowuje się, jakby pierwszy raz o tym słyszała. Chłopak nie może uwierzyć w to, że jego dziewczyna zapomniała o tak ważnym wyjeździe, jednakże zdania nie zmieni i tam pojedzie, czy jej się to podoba, czy nie. On chce w końcu spełnić swoje największe marzenie. Zuza po kłótni myśli nad tym, kiedy Adrian jej o tym gadał. Wkrótce przypomina sobie i niestety to, co wtedy gadał, przepuściła mimo uszów, ponieważ była zajęta Konradem i jego nową znajomą. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale wątki z odcinka na odcinek są coraz to głupsze, a Zuzy robią już totalne dno intelektualne. Laska zachowuje się, jakby spadła z księżyca. Niby kocha Adrianka, ale w sumie jest zazdrosna o innego. Nie słucha tego, co do niej gada, a później są efekty, jakie są. Może niech się zdecyduje, z kim chce być, bo coś mi się wydaje, że ona chce być ze wszystkimi, byleby mieć jak najwięcej atencji. W ogóle aż ciekawe, co będzie robić pod nieobecność Kubackiego, bo coś mi się wydaje, że akurat wtedy rozwinie się związek Mileny i Konrada. Oj, coś czuję, że ją coś męskiego na cztery litery, a to słowo zaczyna się na CH. Strzeli, bo ona już była zazdrosna, gdy tylko o niej gadał, a co dopiero kiedy zostanie na noc, czy coś w tym stylu. Piękne odcinki się zapowiadają. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz ślubowanie, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy chciałbyś, żeby Zuza i Konrad wrócili do siebie?